Cześć, jestem Agus i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj witam Was w grze Vlad & Nikki 12 Locks, czyli w serii, która już długo trwa, ale właśnie pojawił się kolejny poziom, przynajmniej ja dopiero wyczaiłam, że się pojawił, więc przechodzimy sobie od razu. Jeśli Wam się spodoba odcinek, zostawiajcie łapkę w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zasubskrybujcie, a nowy poziom z tego, co widać, to Wesołe Miasteczko, także płacimy uzbierane przeze mnie poza odcinkiem punkty, no i od razu ruszamy. Dzisiaj jesteśmy w parku rozrywki. Chcę pójść na ten roller coaster. Vlad, dlaczego on jest zamknięty? Nie wiem, spróbujmy go odblokować. Także musimy odzyskać dostęp do roller coastera. To jest to, co właśnie robi się w Wesołym Miasteczku. Widać, że ten roller coaster prawdopodobnie będzie osiągał tutaj zabójcze prędkości. Widzę mnóstwo pętli. W każdym razie spodziewam się, że tutaj 12 zamków, ale ten jeden przykuł moją uwagę najbardziej. Wygląda, że jest to popcorn. Mamy też jakąś skrzynkę elektryczną, także dobra, wrócimy do tego później. Na razie przejdźmy się i zobaczmy, co my tu mamy. A mamy chyba kukurydzę. To wygląda jak nie w... Jak to się mówi? Nieusmażony popcorn? No, chyba tak, po prostu ziarna kukurydzy. I mamy też wiewiórę. I mamy też kod 9254. Tutaj było miejsce na wpisanie 9254. Także pierwszy zamek już na starcie odblokowany. Zobaczmy, o co chodzi z tą wiewiórą. Czy mamy ją uderzyć? Spróbujmy kilkukrotnie ją trafić. Czy o to tutaj chodzi, aby na pewno? Może potrzebuję znaleźć najpierw młotek, bo klikanie nic nie daje. Mamy też tutaj puszki z napojami. Mamy słonia z armatą. Czy ty chcesz strzelać do śmietnika? Chyba niekoniecznie masz jeszcze czym strzelić. Także do słonia też wrócimy. Zobaczmy, czy coś jest w śmietniku. Może muszę strzelić do tego śmietnika właśnie, z tej armaty, jak już w końcu uda mi się zdobyć kulę armatnią. Mamy drzewo, na którym wyrósł klucz, albo ktoś go po prostu umieścił tutaj, ale ja nic nie mogę zrobić! A ja może muszę strącić ten klucz właśnie. Nic nie mogę zrobić tutaj. Mamo, może sięgniesz na drzewie? Tutaj mamy cyferki i jakieś symbole. Także do tego na pewno też wrócimy. I mamy maszynę do popcornu! Okej, okay. W takim razie odpalamy, robimy popcorn i jeden z tych powinien być kluczem, dokładnie tak. Jeden klucz, chociaż do przodu. I mamy kulę. Czy ta kula może być kulą armatnią? To jest pytanie, ale nie. To wygląda jak taka kula, wiecie, z której się wróży. Więc zobaczmy, czy to rzeczywiście jest to. Mamy też możliwość uderzyć, ale chyba jakoś tak za słabo trochę uderzam. Nie mam siły, muszę prawdopodobnie trochę więcej zjeść, żeby, wiecie, nabrać krzepy, może jakiś szpinak czy coś. A, i możemy się pochuśtać z naszym młodszym bratem, który... Może go jesteśmy w stanie wyrzucić? Dobra, spróbujmy w takim razie... O! Nie możemy go wrzucić na ten młot, ale możemy wytrząść z niego kluczy, który schował w kieszeni. O, i mamy tutaj kogoś, kto wygląda trochę bardziej jak wróżbita, więc może przyda mu się szklana kula. I teraz możemy wróżyć. Zobaczmy, co mi wywróży. Uwaga! Nic? Nie no, wywróż mi coś! Pieniądze mi wróży. Po raz kolejny wywróżył mi pieniądze, ale chodzi mi, wiesz, wywróż mi klucz. Okej, okay, doskonale. Mamy w takim razie klucz. Widziałam, że on tam się w tej kuli mienił. Mamy też młot. Więc możemy od razu sobie przejść tutaj i spróbować uderzyć, ale młotem. O! Wcale nie potrzebowałam krzepy. W ogóle jak to wygląda? No tak po prostu, uderza w dzwonek i w ten sposób wiemy, że mamy maksymalnie dużo siły. Tu z kolei musimy uzyskać pieniądze. Czy możesz jeszcze wywróżyć mi pieniądze jednak? Okej! Jednak może. W takim razie spróbujmy się przejechać na tym koniku. O! To trochę inna przejażdżka niż sądziłam. Dobra, z tego co rozumiem, musimy unikać po prostu drzew, więc zadanie wydaje się być proste. Po prostu jedziemy. No, ale widzę, że tutaj też pojawiają się kolejne wyzwania. Ciekawe, jak daleko muszę tutaj zajechać na tym... znaczy nie konik... Konik jest? Kucyk? Chyba konik po prostu. Ale... O, jest klucz! Dobra, czyli
Oj, myślałam, że już go ominęłam. Czyli to był cel mojej podróży, dojechanie do klucza. Doskonale. Dotarłam w tym samym już naokoło, także powiem szczerze, nie znalazłam wielu wskazówek, jeśli chodzi o miejsca, w których mogłyby być ukryte kluczyki, ale kilka z nich już mamy, więc potwierajmy sobie te zamki, do których już możemy uzyskać dostęp. I muszę w takim razie szukać dalej. Może ten młotek nie bez powodu został tutaj u mnie w ekwipunku, może muszę jeszcze uderzyć w wiewiórkę. 20 sekund, 20 wiewiór, okej? W takim razie może mi się to uda, spróbujmy w miarę sprawnie, chociaż widzę, że moja ręka nie zawsze mnie słucha. Ale w sumie chyba jeszcze jest nieźle. Jeśli będą się pojawiały w miarę regularnie, to powinnam zdążyć, okej? Mamy brązowy. No dobra, ale co? Co z tym gościem? Może jeszcze nie odkryłam, o co z tym chodzi? A może muszę dobić się do tego śmietnika? O, czekajcie, bo tutaj są jakieś papierki. To wygląda jak skórki od banana. A w środku, wśród skórek od banana kryje się, uwaga, uwaga, kluczyk. Dobra, czyli mamy kolejny. Ten jeszcze pozostaje dla mnie zagadką. Tak samo zresztą jak tutaj te cyferki. Zielona trójka, żółta siódemka i pomarańczowa piątka. Do czego to może być konieczne? Może chłopaki, wy mi byście pomogli? Może będę musiała coś sam jeszcze zrobić, ale dobra. Otwórzmy sobie te dwa kluczyki. Tutaj zajrzyjmy. Okej. Okay. Zasilanie teoretycznie już jest włączone. Teraz muszę rozwikłać jeszcze zagadkę z tym miejscem. Co ja mam tutaj zrobić? Mama chyba mi nic nie pomoże. Musimy znaleźć miejsce, gdzie te cyferki i te symbole będą mogły być mi pomocne. Ale nie mam pojęcia, gdzie je mogę znaleźć. Wiecie co? Spróbujmy sobie jeszcze powróżyć, bo wydaje mi się, że to może mieć jakiekolwiek znaczenie? Gość wywróżył mi piosenkę, ale sam mi ją śpiewa. No dobra, spróbujmy w takim razie poszukać jeszcze w takich mniej standardowych miejscach. Może coś w wagonie? O, czekajcie, bo uzyskałam tą kulkę, która tutaj była wcześniej wykorzystana. Więc może będę w stanie użyć jej jako kuli armatniej. Okej. I teraz możemy celować w tą kulką. Czy ja muszę za każdym razem ją naładowywać? Tak. Zdecydowanie tak. W takim razie możemy spróbować wycelować prosto w ten klucz, co może być dość kłopotliwe, bo... Okej, dało się. Kulka dalej tutaj jest, więc ona jeszcze mi się na pewno przyda. Możemy spróbować rzucić nią w puszki? Okej. Mamy w takim razie dwie puchy. Trzy puchy. Spróbujmy trochę lżej. Nie, to troszeczkę za słabo. Dobra. Ostatnie dwie. Jeszcze jeden rzut i powinno to się udać. Raczej nie wygrałabym nagrody w konkursie na rzucanie, ale udało mi się zdobyć kluczyk. I dalej mamy kulkę, więc ta kulka jeszcze do czegoś się przyda. Tylko do czego? A może muszę trafić tam gdzieś, wiecie, do mamy? Czy ja w ogóle jestem w stanie to trafić tam do mamy? Chyba, wiecie co? Chyba jestem, tylko muszę w dobrym momencie strzelić i prawdopodobnie będę w stanie trafić do wagonika? Nie wiem, czy to o to chodzi, ale spróbujmy. A, może muszę trafić w mamy, ale nie, to nie działa, definitywnie to nie działa. To chyba jeszcze nie jest to. Dobra, zobaczmy, czego mi jeszcze brakuje. Wygląda na to, że to jest... Aha! Jejku! To jest ostatnia zagadka! I w tym momencie już rozumiem, o co chodzi. Muszę po prostu te liczby, które były tam podane, wpisać tutaj. Okej, nie zauważyłam, że to jest kłódka, wiecie, taka z kodem, więc stąd moje zawahania tutaj. Ale dobra, jeszcze raz przejdźmy tutaj. Zielona, trójka, siódemka, żółta. Trójka, siódemka i piątka. Dobra, wydaje mi się, że to było dobrze zapamiętane przeze mnie, siódemka i piątka. Nie jestem pewna, czy... No właśnie, tutaj w takim razie była siódemka i trójka. Okej,
Mamy w takim razie uzyskany dostęp, możemy otworzyć i wejść na roller coaster. Hurra, roller coaster jest otwarty! Ale zabawa! Okej, trochę mnie dzisiaj strollowała ta gra, dostałam bonusowe punkty za ukończenie poziomu, bardzo fajnie. No i już mamy informację, że w październiku pojawi się kolejny poziom, tym razem poziom Halloween. Dobrze, że przynajmniej w październiku, nie tak jak w przypadku wielkanocnego poziomu, który pojawił się jakoś w lipcu, o ile dobrze pamiętam. No w każdym razie wtedy zobaczymy się tutaj w kolejnym odcinku z tej gry. A dzisiaj mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych filmów. A jeśli się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa.